prawdziwa historia, niezakrapiana różem. Życiorys mego ziomka, przepisany tuszem. Perypetie losu kreują naszą duszę. Łza się kręci wokół, może i cię poruszę. Prawdziwa historia, niezakrapiana różem. Życiorys mego ziomka, przepisany tuszem. Perypetie losu kreują naszą duszę. Łza się kręci wokół, może i cię poruszę. Usiądź i posłuchaj, co ci przewinę teraz. Jak los potrafi ziom od najmłodszych lat docierać. Kiedy to nie ty, o tym co chcesz mieć wybierasz. Początek życia trudny, syn kurwy i gangstera. Nie wiedział co go czeka, ziomek to ma gorzej. Bogaty kaleka, czy zdany na siebie złodziej. Pierwszy nie miał lekko, lecz miał ciepło domowe. Drugi zawsze ciężko, zaznajomiony z chłodem. Miał roczek zostawiony w obcym mieście. Nie zapowiadało się, że zmieni się na lepsze. Co potem? Z nim został ulokowany. U chorej psychicznie przepitej obcej baby. Wychowania zero, pełną gębą patologia. Co przeżywał mordo? Horror każdego dnia. Gdy miał 7 lat, przez wybryk wyżej wspomnianej poczuł pierwszy raz trzask, drzwi zamykane. Prawdziwa historia, niezakrapiana różem. Życiorys mego ziomka, przepisany tuszem. Perypetie losu kreują naszą duszę. Łza się kręci wokół, może i cię poruszę. Prawdziwa historia, niezakrapiana różem. Życiorys mego ziomka, przepisany tuszem. Perypetie losu kreują naszą duszę. Łza się kręci wokół, może i cię poruszę. Po około roku myślał, że nic go nie czeka. Małolacik w szoku, przyszła do niego kobieta. Niby to wieść miła, było za wiele nie tak. Co mu oznajmiła, przyjął obok. Obojętnie dzieciak, jestem twoją matką, a to twoja siostra. I cię zabieram stąd, a on na to dobra. Coś już nim umarło, marność go wychować. Chociaż nowy miał dom, hardcore, sprana głowa. Chwilowo zaczął żyć tym, ale zaraz lipa. Odezwał się instynkt bandyty, złodzieja gita. Matką jego ulica, ojcem będzie więzienie. Życie z dnia na dzień, mówił se, że się nie zmienię. Zaczął kraść i bić już, bo tyle było jego. Nie robił sobie nic tu z nikogo i niczego. 14 lat miał jak do zakładu poprawczego. Zjechał i tam siedział do 21. Prawdziwa historia, niezakrapiana różem. Życiorys mego ziomka, przepisany tuszem. Perypetie losu kreują naszą duszę. Łza się kręci wokół, może i cię poruszę. Prawdziwa historia, niezakrapiana różem. Życiorys mego ziomka, przepisany tuszem. Perypetie losu kreują naszą duszę. Łza się kręci wokół, może i cię poruszę. Matko krótko, z ojcem długo, naukę chłonął jak gąbka. Wrócił do nas tutaj, pucha po 4 miesiącach. Wyskoczył na moment, wariat znowu wraca. Na dobry początek, pajda 4 lata, jak klątwa na nim. Ma wszystko co kupił, zalicza egzamin, tak tylko dla sztuki. Głód, cel i chłód, go męczy i dusi. Dorósł tu, czuje ból, bo przecież nie jest głupi. Nadszedł ten dzień, ale na krótko wolka. Znowu zapadł sen gdzieś, po 3 miesiącach. Drugi wyrok, piąta, kres zwiedzany w areszcie. 2 lata do dzwonka, tak zostały mu jeszcze. Wycofać się nie może, zrobić tym nic nie idzie. Sam sobie nie pomoże, to czarno to widzę. Tak toczy się życie, on zmienić coś nie musi. Liczę, że kiedyś napisze, że już tam nie wrócił. Prawdziwa historia, niezakrapiana różem. Życiorys mego ziomka, przepisany tuszem. Perypetie losu kreują naszą duszę. Łza się kręci wokół, może i cię poruszę. Prawdziwa historia, niezakrapiana różem. Życiorys mego ziomka, przepisany tuszem. Perypetie losu kreują naszą duszę. Łza się kręci wokół, może i cię poruszę.